To, że coś czujesz, nie oznacza jeszcze, że jest to prawdą. To, że masz silne przeczucie, nie oznacza, że jest to twoja intuicja, która wskazuje ci dobrą drogę. To, że pojawiają się w tobie silne emocje, nie jest jeszcze oznaką tego, że te emocje prowadzą cię w dobrą stronę, że myśli, które za nimi idą, wskazują na fakt. Wyobraźmy sobie parę, która zaczyna się ze sobą spotykać i na początku jest bardzo dobrze, ale jeden z partnerów zaczyna mieć przeczucie, że drugi chce mu zrobić krzywdę, że chce go na przykład oszukać albo że i tak go odrzuci, że kiedy się nie widzą, to spotyka się z innymi osobami. Kiedy na przykład nie są razem, każdy z nich jest w swojej pracy, to w głowie takiej osoby pojawiają się myśli, że pewnie on też teraz robi coś przeciwko niemu. I taka osoba zaczyna kontrolować, sprawdzać na przykład maile, na przykład telefon. Zaczyna śledzić taką osobę. Pojawiają się impulsywne, irracjonalne zachowania, które są efektem tych myśli i wcześniejszych emocji. Inny przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteś po rozstaniu i cały czas czujesz tęsknotę, cały czas jesteś przywiązany do tej osoby. Bez względu na to, ile czasu minęło. Może minęło już pół roku, może minął rok, a ty cały czas czujesz, że kochasz tę osobę. I skoro te twoje uczucia są tak intensywne, skoro masz tak obsesyjne myśli o tej osobie, to wychodzisz z założenia, że ten drugi człowiek również czuje to samo. Natomiast to nie musi być prawdą. To, co ty czujesz, nie musi być prawdziwe dla tej osoby. Ona już dawno mogła to przepracować. Ona może już mieć ten etap za sobą. Może być tak, że ona już nie ma w sobie żalu, może nie ma gniewu, ale ma po prostu spokój. I jest na innym etapie, na takim etapie, w którym nie ma już emocji związanych z taką miłością romantyczną. Kolejny przykład. Wyobraźmy sobie, że zostałeś przez kogoś skrzywdzony, oszukany, być może zdradzony. I teraz, po czasie, wybaczyłeś, czujesz spokój. Natomiast to, że ty czujesz spokój, że ty czujesz się już z tym dobrze, nie oznacza, że ten człowiek się zmienił. Nie oznacza, że gdybyś wrócił do tamtej sytuacji, do tego człowieka, bez względu na to, czy to był twój partner, czy to był twój znajomy, czy to był twój przyjaciel, nie oznacza to, że on teraz zachowałby się inaczej, bo to, że w tobie są inne odczucia, że w tobie są teraz inne emocje, to nie jest równoznaczne z tym, że ten człowiek jest innym człowiekiem. Niestety bardzo często to mylimy. Wychodzimy z założenia, że skoro my coś czujemy, to tak właśnie jest. Skoro mamy jakieś intensywne przeczucie, to taka jest prawda. I na przykład zakładamy, że ktoś czuje, myśli coś, co nam jest bliskie, co jest w naszej głowie. Zarzucamy komuś zachowania, których nigdy nie było. Mylimy to z prawdą. No i teraz być może zapytasz, to co w takim razie z naszą intuicją? Czy ona w ogóle może działać? Tak, intuicja może działać, jak najbardziej. I część ludzi ma bardzo dobry kontakt ze swoją intuicją, potrafi jej słuchać. Ale nie wszyscy jeszcze jesteśmy na takim etapie. I tutaj dobrze mnie zrozum, każdy z nas ma intuicję, natomiast nie każdy z nas ma z nią kontakt. Bo żeby mieć dobry kontakt ze swoją intuicją, to musimy umieć być tu i teraz. I odczytać to, co jest tu i teraz, ten przekaz, który ona nam daje w chwili obecnej. Większość z nas jednak jest kierowana emocjami, myślami, które pochodzą z naszej przeszłości. My reagujemy na coś, co pochodzi z naszego dawnego doświadczenia, często sprzed wielu, wielu lat. I mogą to być nawet jeszcze historie z naszego dzieciństwa. I póki my tak naprawdę tego nie odkryjemy, póki my tego nie przepracujemy, póki my nie uzdrowimy swojego wewnętrznego dziecka, póki my nie uzdrowimy swoich ran, które mogą pochodzić również z poprzednich relacji i z tej ostatniej relacji,
to będziemy mylić naszą intuicję z tymi informacjami z przeszłości. Kiedy jesteś w przeszłości, kiedy żyjesz swoją historią, to jesteś oderwany od swojej intuicji. Warto o tym pamiętać, to jest najważniejsze. Ten moment tu i teraz jest momentem kontaktu z naszą intuicją. Dlatego też osoby, które mają pozabezpieczny styl przywiązania, które mają lękowe, ambiwalentne style przywiązania, mają tak utrudniony kontakt ze swoją intuicją i nie do końca mogą wierzyć temu, co nazywają intuicją, bo to wcale nie jest ich intuicja, ona ich nie oszukuje. Po prostu to, co się w nich dzieje, strach, lęk przed odrzuceniem, silne emocje, które sprawiają, że muszą albo uciekać, albo kontrolować partnera. To nie jest to, co dotyczy tu i teraz, obecnej sytuacji, obecnego związku, ale to jest coś, co wynika z trudnej przeszłości takich osób, z tego, że miały na przykład złe wzorce relacji, że jako dzieci zinterpretowały coś w sposób, który był dla nich nieprzyjazny. No ale to oczywiście jest do zrobienia, do przepracowania, to jest do zmiany. I paradoksalnie takim momentem, który może stać się momentem twojej transformacji, twojej mocy, może być bardzo trudne doświadczenie stój teraz. Czyli na przykład moment, w którym jesteś odrzucony, albo moment, w którym jesteś w trakcie rozstania, w którym jesteś tuż po rozstaniu, a nawet kilka miesięcy po rozstaniu, jeżeli cały czas jest to w tobie bardzo, bardzo żywe i cały czas te emocje wpływają na ciebie i jesteś w nich. I taki moment możemy wykorzystać właśnie do tego, by te emocje z historii zrozumieć, by znaleźć ich genezę i by raz na zawsze je uzdrowić. Nie chodzi o to, by teraz udawać, że ich nie ma, by je wypierać, by oszukiwać siebie, ale chodzi o to, by je zrozumieć, zrozumieć ich przekaz, przytulić, zaakceptować, pobyć z nimi. I dzięki temu też zmienić swoją historię i osadzić się bardziej w tym, co jest tu i teraz. I wtedy, kiedy to zrobisz, to będzie taki moment mocy. I być może od razu będziesz mógł poczuć ten moment w tu i teraz, a może będziesz musiał mieć trochę jeszcze praktyki do tego, żeby taki sposób bycia w tej chwili obecnej stał się twoim nawykiem, bo my tego nauczeni nie jesteśmy. Pomocne narzędzia, które pomogą ci nie tylko mieć większy kontakt ze swoją intuicją, ale uzdrowić swoje wewnętrzne dziecko, swoje rany, zrozumieć te emocje z przeszłości i zmienić swoją historię, znajdziesz w moim kursie, który przeznaczony jest dla osób po rozstaniu. Jak odzyskać miłość życia. To jest kurs, który jest przeznaczony zarówno dla tych osób, które marzą o tym, by odzyskać partnera, jak i dla tych osób, które po prostu chcą sobie poradzić z tym rozstaniem, z trudnymi emocjami. Dla każdej z tych grup moment rozstania może stać się momentem transformacji. Takim momentem, w którym my będziemy mieli większy dostęp do swoich zasobów i będziemy mogli świadomie zdecydować, czego chcemy dla siebie. Czy chcemy dalej z tym kimś być, czy może lepsze jest dla nas otworzenie swojego serca na inną miłość, może na zupełnie inny, bardziej duchowy, bardziej boski wymiar miłości. To między innymi znajdziesz właśnie w moim kursie, który przeznaczony jest dla osób, które są po rozstaniu, a link do tego kursu znajdziesz w opisie do filmu. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu i ten film ci się podobał, to daj mi znak, dając łapkę w górę, wpisując w komentarzu słowo prawda, no bo nie chcemy, żeby kierował nami
fałsz, który idzie za tymi emocjami z przeszłości, więc jeżeli jesteś tutaj, to wpisz w komentarzu słowo prawda. Jeżeli uważasz, że ten film może komuś się przydać, to proszę cię o to, żebyś go udostępnił. Dzięki temu też pomagasz mi rozwijać ten kanał. A na dziś już ci dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!